Krawiecki z tej strony Lisek. I można to już oficjalnie powiedzieć, dzisiaj trafiamy Cristiano Ronaldo wersji Team of the Season, a żeby pobić Damiana, to jeszcze trafimy sobie na dwóch kątach tego topca Cristiano Ronaldo, ale zanim to oczywiście odbierzmy nagrodę za Division Rivals, które grałem do drugiej w nocy bodajże. Drugiej w nocy, nie chciałem się już totalnie wbijać tej pierwszej rangi, którą de facto biliśmy ostatni raz chyba 2 miesiące temu, ale to jest nieważne, wybieramy niewymienne. Niewymienne, żeby mieć większe szanse na topca Ronaldo. Moi drodzy, Mistrzostwa FIFA Ultimate Team, możemy już odebrać nagrody za ligę weekendową. Trzecia elita, to jest nieważne, trzecia elita też jest spoko, 70 tysięcy monet, 2000 punktów, jeden rzadki, duża, bardzo dobre paczki, więc miejmy nadzieję, że coś tutaj pięknego poleci. I jeszcze dostaliśmy HN na N i Maestro. No i standardowo przypominam, byczki kochane, zostawiajcie łapeczki do góry. Jeśli chcecie więcej paczek z tocami, z wszystkimi szalonymi openingami i tak dalej, łapeczki do góry. No a żeby dobić te wreszcie 300 tysięcy subów, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji na dole wraz z dzwoneczkiem, bo to jest mega, mega ważne. W tym player picku mamy Izo, mamy Ilicicia i mamy El Sharawiego. Biorąc pod uwagę całokształt wszystkich kart, no El Sharawi wydaje się najlepszym zawodnikiem z tego zestawienia, ale niestety on ma zaledwie 92 overalla i mówiąc całkowicie szczerze, nigdy bym nim nie zagrał w pierwszym składzie, może bym tam sobie nim pożonglował w ostatnich minutach spotkania, ale na ostatnie minuty mamy Gnabry'ego, na ostatnie minuty mamy Lozano, mamy Ibre i mamy Dembele jeszcze z Barcelony. Totalnie mi się to nie pyla. Bo pyla mi się wziąć po prostu Ilicicia, który ma największy overall, a jako że za niedługo planujemy robić ikonę niewymienną, to tego Ilicicia sobie wziąłem. W sensie wezmę w tym momencie, właśnie w tym momencie wziąłem Ilicicia i zostały nam dwa player picki. Wysyłamy oczywiście Ilicicia do klubu, no i lecimy z drugim. No tak, z drugim. Donnarumma, bang! Donnarumma 95 overalla, podoba mi się to. Wzrostowo ta karta wydaje się potężna, szczególnie na pozycji goalkeepera. Ale wybieramy w tym momencie Donnarumę, a ja, byczki, mam dla was także informację. Otóż dołączyłem do ekipy Computerni Gaming, no i nie byłbym sobą, gdybym czegoś także i wam nie załatwił. Otóż jedna osoba z was może również dołączyć do ekipy. Wystarczy, że wbijecie do pierwszego linku w opisie i tam są wszystkie szczegóły konkursu, a do zgarnięcia profesjonalny kontrakt i profesjonalny sprzęt, co najważniejsze. A teraz lecimy z ostatnim player pick. Miejmy nadzieję, że coś będzie tam niezłego. Nie, zaś ten Janusz! Zaś ten Janusz! Donnarumma! Oh shit! Dwa overalle więcej to ogromna różnica, więc bierzemy Donnarumę i zaraz sobie w jakiś sposób go przepalimy. Tego pierwszego Donnarumę w wyzwaniu o jakąś fajną ikonkę, tak mi się wydaje, więc wychodzimy z fifki. A zaraz zobaczymy, jakie tam wyzwanie ukończymy. Totalna januszerka, ale udało się zrobić pierwsze SBC za darmo. Donnarumma przepalony, Ilmaz także przepalony, Santi Cazorla oceniony na 93 też przepalony, ale dzięki temu udało mi się zachować tutaj Tadicia 95, więc w zasadzie jedynie takiego potężnego overalla to przepalamy Donnarumę, którego i tak musimy przepalić. Dlatego mówiłem, że bardzo ważne jest to, żeby tego Donnarumę zostawić sobie w klubie, bo ten 95 overalla naprawdę robi robotę przy takich SBC. Jak możecie się już domyśleć, albo zresztą widzicie, to już wiecie, kto będzie robiony, ale przejdźmy w takiej sytuacji do odbioru mojego... Gdzie jest mój Donnarumma? Znalazła się zguba, kurde, się wystraszyłem. Po serii niewypałów z mikrofonem w końcu odpalamy paczki wymienne, niewymienne, paczki za 100 tysięcy, paczki za 125 tysięcy, paczki z tocami, seria premium, moi drodzy. Zaczynamy od dużej paczki rzadkich zawodników, paczka za 100 tysięcy, końców. Dzięki temu, że w sumie zrobiliśmy to jedna z BC od Patryka Wiejry, mamy więcej paczek za 100 tysięcy. Let's go, nie ma tutaj niestety walkoutu, ale jest nowy inform, Portugalia, eś o Pepe? Nie, to nie będzie Pepe, to będzie Ruben Dias. Przyda nam się w sumie, jakby nie było, do naszego SBC o Vieirę. Chociaż te informy niedawno jeszcze kosztowały bardzo dużo końców, więc może teraz też jeszcze tam troszeczkę są podbite. Dwa informy jeszcze, Naldo, Pablo Escobar, Eder Militao. I szukajmy, może jest jakiś nowy błąd, gdzie trafimy jakiegoś Janusza, który ma w tym momencie Totsa, a nie będzie miał tego Totsa. Dobra, póki co nie jest najlepiej. Ruben Dias, 30 tysięcy obstaje Ilsinio.
raczej blisko piksela. Kolejna paczka za 100 tysięcy monet. Tym razem nie będziemy tego zmieniać, lecimy po prostu od najsłabszej do najlepszej. No i tutaj niestety już patrz, walkoutu nie ma. Kurde, szkoda. Szkoda, jest, są banery, chociaż 85 over. O, Ibra Kadabra, dobrze, bo ten Ibra dużo kosztuje. Ten Ibra dużo kosztuje, szczególnie, że on był niedawno tocem, więc teraz jego wartość jest dużo, dużo większa aniżeli normalnie. No i Ibra kosztuje 12 tysięcy, czyli jednak nie jest ta wartość podbita. Dodatkowo mamy Jorginho, Felipe Andersona, więc nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, ale chcemy więcej. Paczka Ultimate. Pierwsza paczka za 125 tysięcy monet. Proszę walkout, proszę. Jest, dobrze, jest. Niewymienna, to jest, przypominam. Kurde pieczone, Infor, zaś nie. Anglia, bramkarz, kurde Pickford. Zgaduję, chociaż nie wiem jaka jest drużyna tygodnia. Ale może będzie Messi na przykład tam w tej reszcie zawodników. Please. I tak wszystko niewymienne jest, więc nie ma tu zbyt dużego znaczenia. No ale to też w sumie przepalimy sobie to jak najbardziej do naszych SBC o Ruda Kulita czy tam Patryka Vieira. Kolejna paczka za 125 tysięcy monet. Let's go! Let's go! Jest! Okej! Okay. Niebiesko może, co? No nie! Wysoki overall, please! Modric, please! Please! 28 raz trafiam tego Janusza! Rakiticza! Ja pierdzielę! A Modric to byłby taki piękny zawodnik do przepalenia. 91 overalla. Rakitic też nie jest tragiczny, no ale... Chciało się więcej, kurde, chciało się więcej. Jego koszta jeszcze, Rufir. No dobra, super paczki w zasadzie. Za 125 tysięcy mamy naprawdę znakomite karty, które możemy przepalić, więc jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony nawet. Z nieba zaczął lecieć deszcz, więc niech w tym momencie poleci także i Cristiano Ronaldo. A wy polećcie z łapeczką do góry obowiązkowo pod tym odcinkiem i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji, żeby... do 300 tysięcy, to jest paczka w ciemno i wy już wiecie, czy robię z siebie debila, że się jeszcze mam nadzieję, że trafię Ronaldo w kartę Team of the Season, czy nie jestem debilem, a jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tym momencie FIFA 19, błagam, niech tu coś będzie dobrego, błagam. Lud mówi Donnarumma i ja raczej w to wierzę, jest Donnarumma, którego już kiedyś tam gdzieś widzieliśmy. Ale chyba jeszcze możemy mieć na Ingolana. Tam też możemy mieć, kurczę, naszego środkowego Ogiera i prawego... Jest Korea i jest Mancini. Jakby cię mogło zabraknąć, ty paruwo jedna z Sampdori Genua. Ale Korea chyba może być dużo warty. 200 tysięcy, nie narzekam absolutnie. I Donnarumma też 200 tysięcy. No, 150 powiedzmy. 150. Mancini. Już myślałem, że kosztuje 120 tysięcy. Kolejna wielka teleportacja, tym razem na PlayStation 4. No i mamy elitę. Mamy kolejną elitę na PlayStation 4 i miejmy nadzieję, że tutaj za tą elitę, Elita 2 w ogóle, to też jest... Lepiej na Playce niż na Xboxie. Ogromne podziękowania dla Kapiego i dla Kondiego oczywiście, którzy tutaj zrobili całą robotę w zasadzie. 100 tysięcy monet. No i moi drodzy, miejmy nadzieję, że w tych pikach w końcu coś zobaczymy fajnego. Bo moje piki na Xboxie były ok, były bardzo dobre nawet, ale może zawsze być lepiej, bo dwóch Ronaldo w pikach nikt chyba jeszcze nie miał na świecie. Na pewno nie w Polsce, troszkę inna taktyka, od środka zacznijmy, no bo to musi, jeśli chcemy trafić Ronaldo, to musi być niekonwencjonalna taktyka. Taktyka, której tak naprawdę się nie spotyka. Van Persie, De Jong, znakomita karta na SPD. Mamy Christophera, piątka, ale wydaje mi się, że na playce, szczególnie, że tutaj mamy dużo gorszy skład, De Jong zrobi ogromną robotę, tak mi się wydaje. Van Persie, Piątek, Fabian, Kiesa. W ogóle znakomite piki. Kogo byśmy tutaj nie wybrali, to i tak byłoby dobrze. Bo 91 plus. Ale chyba De Jong, chyba De Jong. Wybieramy Dionga. Czyli dobrze. Czyli zaczynamy bardzo dobrze. No i teraz lewa czy prawa?
Pójdźmy tutaj. Jest Van Persie, jest Piątek znowu. Kurde, ten Krzysiu naprawdę kusi bardzo, ale wiem, że nim po prostu no nie zagram ani jednego meczu na tym playaku, więc bierzemy tutaj Van Persiego zdecydowanie, chociaż Korea na zmianę by się przydał. Bierzemy Van Persiego albo Manciniego, bo Mancini to wiadomo, że to jest ikona w zasadzie tego kanału już, można by rzec. Więc nie będziemy absolutnie tutaj narzekać, ale myślę, że Van Persie jest tutaj idealnym wyborem. No i ostatni. No i ostatni player pick, który może zmienić wszystko. A może nie zmienić niczego w sumie. Tak sobie myślę. Głośno. No i doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się. Pią, 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 pią. Pią, 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 pią. Krzysiu Piątek wędruje do naszego składu, jeśli chodzi o te trzy player piki. Moim zdaniem bardzo fajne piki. No, czy to się jakoś zazębi ze sobą w składzie? Wydaje mi się, że De Jonga na pewno wrzucimy do tej pierwszej jedenastki. No, a zresztą zobaczymy. Ale teraz przenosimy się już do naszych paczek wymiennych, bo wszystkie paczki na playce mamy wymienne. No i miejmy nadzieję, że tam będzie dużo, 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 dużo lepiej. Zacznijmy z drugiej strony, zacznijmy z piłkarzem Team of the Season, Area Division, piłkarza piłkarza z Tits, Serie A zostawiamy na troszeczkę później. Hiszpania, Elo, kto to jest? Michał Pazdan z PSV. I teraz lecimy do tych paczek, które nas najbardziej interesują, paczki za Elite i za Division Rivals. Zacznijmy od mega paczki, bo to będzie mega walkout. Taki jest plan. Tak szczerze mówiąc, jeden walkout w tych paczkach wymiennych, złotych by się przydał, ale póki co, no to do tego walkoutu bardzo, bardzo, bardzo daleko, niestety, bo trafiamy Kana. Paczka rzadkich zawodników! Oj, kurczę. Jeden walkout bym chciał w tych paczkach złotych. Jeden walkout. To nie jest dużo. Jej, Dania. Jakby tak wyszedł z tatą na plecach, to byłoby całkiem nie najgorsze rozwiązanie. A tak, no to ten Schmeichel nie napawa zbyt dużym optymizmem, ale jeszcze spokojnie, mamy dwie paczki. No i teraz tak naprawdę to są paczki, które mogą zrobić potworną różnicę. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Paczka za 100 tysięcy monet. Ona nie wzbudza tak naprawdę żadnych emocji, chyba że jest walkout. Błagam, niebiesko. Ja pierdzielę. Albo że Argentina, Messi? Hiszpania, nie. Thiago, dobra. Już się bałem, że to będzie Iniesta. Chociaż oni mają i tak ten sam overall, to jeden czort, że tak powiem. Thiago. Już coś jeszcze? Jeszcze Rakitic, Lukaku, ja pitole, jaka paczka! Wow, Thiago, 25 tysięcy, to na pewno, Rakitic, 25, 30 może nawet, to 50 liczmy po Bożemu, i Jonas, 50, i Lukaku, ja pierdziele, to niezły, pad od playaka jest najgorszy, i Lukaku też 25, to paczka o wartości plus minus 100 tysięcy, tak myślę. W paczce w ciemno nie mieliśmy Cristiano Ronaldo, nie mieliśmy zjawiskowej karty, więc tutaj po prostu zobaczmy to na własne oczy, co trafi nam, co trafimy w tej paczce, ale to było ciężkie zdanie logistycznie. Włochy, nie, Donnarumma, zajść ten Donnarumma, ja pitole, Nainggolan w środku, zobaczycie, Donnarumma, błagam. To są lepsze karty niż te, które trafiliśmy na Xboxie. I powiem więcej, moim zdaniem to są bardzo dobre karty. Biorąc pod uwagę, że naprawdę można było trafić dużo, dużo gorzej, to jest okej. Naprawdę jest okej, bo tu jest plus minus pół miliona końców. Jestem zadowolony. A jako, że ja jestem zadowolony, to na koncie Kondiego już trafimy te dwie karty Ronaldo, no bo kiedyś... Nie! Trzeba kiedyś to trafić, po prostu. Ostatnia teleportacja w tym odcinku. Znowu znajdujemy się na koncie Konrada Balasa, dlaczego? Który zrobił 29.1. I te 29.1 nie dało top 100 na PlayStation, tylko dało jakieś 110 miejsce. Tragedia,
ale żeby pocieszyć Kondiego, wbijajcie na jego fanpage'a, którego niedawno założył, i zostawcie mu obowiązkowo lajkacza, bo Kondi to jest świr, Kondi to jest wariat, a my mamy nagrody i za Division Rivals, i za Food Champions. Za Food Champions oczywiście to jest Elita 1, niestety, bo mielibyśmy za Top 100, i to jest ogromna różnica tak naprawdę, bo za Top 100 to kurde... Mielibyśmy gwarancję w zasadzie, że na tym koncie byłoby nie 300 tysięcy gwarantowane, tylko tak naprawdę 1 200 000 obstawiam przez te topsy z SEMIA. No ale co się odlecze, to nie uciecze, więc Kondi pewnie i tak te topsy to kiedyś tam znowu bije, pewnie za tydzień. A my znowu mamy 3 player piki, 3 razy elita. Jak ja bym chciał trafić tutaj coś innego niż trafiłem. Jak ja bym chciał tutaj trafić jakiś overall powyżej 95, czyli 96 albo najlepiej 99. Zaczynamy z lewej strony. Cyk. I co? Donnarumma. No dobrze, niech będzie ten Donnarumma. Niech będzie ten Donnarumma. To jest fajna karta w sumie. 95 overalla. Któż by nie chciał takiej karty? Bo ja bym chciał w sumie. Ja bym chciał tą środkową. Zostawmy na sam koniec. A teraz lecimy z prawym pikiem. Nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Pio, pio, pio! Kondi zdecydował, że bierzemy Polaka, który... Dronaka, który przyniesie szczęście w ostatnim piku. Zobaczcie, jak to pięknie się w ogóle składa w całość. Pio wysyła buziaczki do tej karty. Donnarumma już się cieszy, już w ogóle chce go ucałować. Let's go! Jest Ziyech! Ja pierdzielę! Jest! Kurde, jest! Ale to w ogóle wszystko się składa w idealną całość, bo zobaczcie, kogo byśmy nie wybrali, to idealnie odnajduje się na pozycji środkowego właśnie zawodnika w tych pikach. Najlepiej. Bo mamy Ziyecha, 96 overall. No najlepszy pik. Najlepszy pik oczywiście w tym rozdaniu. Ziyech. Jak to pięknie wygląda. To jest jak rodzina. Więc jest dobrze. Jest po prostu dobrze. Przechodzimy do naszych nagród cudownych za Food Champions. Kondiego nagród w sumie. Dwie paczki za 100 tysięcy. Jedna paczka za 125 tysięcy. I dwie paczki z tocami Serie A Premium. Zacznijmy od paczki Ultimate. Błagam niebiesko, proszę, jest! Portugalia! Lo! De Jong! 95 overall, on ma potężną kartę! Ile on kosztuje? To jest w tym momencie najważniejszy temat. Ile kosztuje De Jong? Z pokrzywionym kręgosłupem i bardzo bolącym, więc od razu przydałby się fizjoterapeuta. De Jong, uwaga, kosztuje 500 tysięcy jak nic! 500 tysięcy! Let's go! Sika la fomo, moi drodzy! Historia pisze się na naszych oczach, można tak rzec. Jest tak gorąco, że aż postanowiłem się oblać troszeczkę wodą, żeby schłodzić mój organizm i schłodzić całe ciało. Lecimy z kolejną paczką za 100 tysięcy monet. Jest już dobrze, jest dobrze. Mamy toca, jest kolejny walkout, niebiesko i będę mega uszczęśliwiony, ale nie jestem, bo możemy tutaj... I tak, te tocy chyba nie są najgorsze, się. Kurczę... Ayhan. 84 oceny ogólnej. Dobra. To i tak jest spoko, bo ten Ayhan będzie... O Boże, jedyny. No, najlepiej to tutaj to nie wygląda, ale i tak spoko. Trzy paczki przed nami. Czyżby trzy paczki za 100 i 125 tysięcy i trzy walkouty? Czegoś takiego dawno nie mieliśmy. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek na moim kanale coś takiego było. I chyba nie, więc tutaj nie zmieniamy tego naszej małej tradycji, ale to może być... O Boże, myślałem, że Nainggolan, ale Nainggolan ma Totsa, więc to jest Castells. No gdyby, umówmy się, gdyby nie De Jong, to mielibyśmy tragiczne karty i w ogóle tragiczne wszystko, a tak, no jest względnie dobrze, De Jong 500 tysięcy, ale teraz, moi drodzy, teraz zaczynamy łubu-dubu. Spróbujmy cofnąć się do tych czasów, na początku FIFA 19, kiedy to trafialiśmy Totsa... Zwykłego Ronaldo. To jest paczka w ciemno.
To jest paczka w ciemno, ale to jest paczka, która, miejmy nadzieję, zmieni postrzeganie tych paczek. Podobno 9.6. Podobno 9.6 overall, więc jestem zadowolony. Jeśli to jest faktycznie 9.6, Quagliarella 96, więc tutaj, ale on ma dzyndzla na głowie, zobaczcie na jego włosy. Ciekawe, ile kosztuje Quagliarella. Obstawiam, że też koło pół miliona, ale tutaj może być dużo, dużo lepiej. Lazari i Mancini, tak jest, ja pierdziele, nie. Niech mnie kule biją prosto z armaty i wprost na moje czoło. Przecież to jest kumulacja w totka. Wygrana. Jakie było prawdopodobieństwo, że w tej paczce znajdzie się dwóch największych Januszy, to naprawdę nie wiem. Ale wiem, że ich po prostu trafiliśmy. No i ostatnia paczka na dzisiaj. Ostatnia paczka, ale miejmy nadzieję, że to będzie najlepsza paczka. Przypominam, łapeczki do góry, spamujcie tam na dole. Klikajcie przycisk subskrypcji. I liczyć. O, 9-4. No, niekonwencjonalne są to paczki. U Kondiego, to trzeba na pewno przyznać. Ale może ten Ilicic będzie zwiastował, że tutaj będzie niekonwencjonalny Radja Nainggolan? No nie, no nie. Na pewno to się nie stanie, bo... Nie. To jest dramat, umówmy się, to jest dramat. W tym momencie Ilicic, ile on kosztuje? Około 100 tysięcy. Mancini, wiadomo. Pełną pulę, można powiedzieć, zgarnia. Bagatela, kurczę, 30 tysięcy. Fabian pokazuje, że warto kisić ogóra tymi palcami. Kosztuje 150, 200 może tysięcy. Moi drodzy, nie było najlepiej. Umówmy się, nie było najlepiej. Ronaldo nie został trafiony. Ale jeszcze na pożegnanie zobaczcie skład Kondiego, tak się prezentuje, więc po tych moich nagrodach za top 100, ostatnie za 30-0, no ten skład bardzo mocno się wzmocnił, drastycznie bym powiedział, widać, że jak ktoś ma otwierać paczki, no to najlepiej, żeby to był właśnie Lisek HD. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, siemano!